Już teraz kierowcy mają czasem problem, żeby przejechać płynnie autostradą A4 w kierunku Krakowa i Katowic. Slalomem z powodu zwężeń trzeba jeździć w Mysłowicach. A może być jeszcze mniej płynnie, bo dzisiaj rozpoczął się remont kolejnego wiaduktu. Chodzi o przebiegający nad autostradą A4 obiekt w ciągu ulicy Szopienickiej w Katowicach. Zarządca odcinka Katowice-Kraków informuje, że stan techniczny wiaduktu nie pozwala już czekać z pracami. To jest praca, która jest konieczna do wykonania ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników tego wiaduktu. I choć będzie skutkowała okresowymi, raczej krótkotrwałymi zmianami organizacji ruchu na samej autostradzie, prawdopodobnie zawężeniami w ramach istniejących jezdni w obu kierunkach, więc zawsze z zachowaniem czterech pasów, to raczej nie powinna być przez użytkowników autostrady szczególnie dostrzeżona. Większe utrudnienia mają mieszkańcy Katowic i kierowcy korzystający z drogi pomiędzy Nikiszowcem a Giszowcem. Ulica Szopienicka wielu z nich służy do skracania drogi z i do węzła Giszowiec. Od dzisiaj kierowcy muszą korzystać z objazdu tak samo jak autobusy miejskie. Prace mają potrwać do końca czerwca. Jeszcze dłużej potrwa remont wiaduktu w Mysłowicach, bo tam prace zaplanowano do końca października.